jak mamy do czynienia z uniwersytetem, to musimy się czegoś dowiedzieć, prawda? Projekt, w którym bierzecie udział, czyli cudze chwalicie, swego nie znacie, polega na tym, że będziemy przy okazji 5 wypraw odwiedzać 5 wyjątkowych miejsc w naszym regionie i o każdym z tych miejsc musimy się czegoś dowiedzieć. Kobelniki. Wiedźma średniowieczny. Słuchamy. Pod koniec XIV wieku należała do wojewody krakowskiego Spychta Melsztyna. W 1441 roku Jadwiga, książę melsztyńska, niosła ją w posagu Andrzejowi Tęczyńskiemu. 20 lat później ten starosta rapsztyński został zamordowany przez mieszczan krakowskich za pobicie płatnerza. Zdarzeniu temu poświęcona jest pieśń o zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego, anonimowego średniowiecznego poety. W podwórskim parku tej wsi zobaczyć można tajemniczy kopiec. Nazywany jest Kurchmanem, ale nie wiadomo, czy stanowi miejsce pochówku. Stożkowaty kopiec znajduje się na skraju parku, na drogą prowadzącą z Kobelnik do Ciuślic. Zapraszamy na piknik, czas na piknik. Nie? Dobra, ręka do góry, kto będzie chciał jechać na następną wycieczkę. Ja! Tam ci nie jadą, tam ci jedzie. Takie. To ręce do góry. Bo Matko Boska, to znowu się spotkamy.